odbyło się uroczyste spotkanie z okazji dziesięciolecia powstania Muzeum Militarnych Dziejów Śląska. Muzeum powstało w wyniku społecznej inicjatywy profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Mariana Małeckiego. Inicjatywa ta od powstania była wspierana przez Muzeum 4. Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie. Wspólnie też realizowali wiele inicjatyw muzealnych. W imieniu Cieszyńskiego Muzeum list gratulacyjny przekazała delegacja w składzie głównego kustosza muzeum pana Jerzego Bylicy oraz dokumentalisty Mariusza Jaszczurowskiego. 10 lat to dużo, jednocześnie niewiele. Wielu naszych bliskich odeszło w tym czasie od nas i nie ma już ich z nami. Wśród nich znaleźli się także założyciele i honorowi członkowie stowarzyszenia oraz zwykli członkowie. Wymieniem, choć nie wszystkich, to jednak bliskich naszemu sercu tych, którzy związani byli bezpośrednio ze stowarzyszeniem. A teraz czas na refleksję. Wiele wydarzyło się w ciągu tych 10 lat. To są miesięczne spotkania w ramach chrześcijańskich epizodów historycznych, to goszczenie w muzeum zwiedzających praktycznie z każdego kontynentu. Choć wyjątkowe były spotkania młodych z udziałem Brazylijczyków i Francuzów, którym przewodził ksiądz Irlandii Patty Clerk. To wizyta profesora Nelly Dowa, dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Tuluzie. To także obchody uroczystości stulecia powstań śląskich, plebiscytu i przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. To coroczne obchody i pamięć o bitwie pod Pszczyną 1939 roku i wiele, naprawdę wiele innych wydarzeń. Dla nas nie był to czas stracony, choć nie był to też czas łatwy. Muzeum przeżyło wiele. Podczas jego tworzenia mieliśmy włamanie, doświadczyliśmy trąby powietrznej, a nawet tegorocznej powodzi. I zawsze muzeum powstawało jak przysłowiowy Feniks z popiołów. To zasługa ludzi, którzy go tworzą i tych wszystkich, którzy je wspomagają na różne sposoby. Szanowni Państwo, zacznę może od miejsca, zacznę także i od czasu, w którym się znaleźliśmy. Wjeźdź narodowy mawiał, że listopad to niebezpieczne dla Polaków pora. No i tak się złożyło, że w listopadzie mieliśmy powstanie listopadowe pod koniec tego miesiąca. Gdzieś tak w połowie tego miesiąca świętujemy odzyskanie niepodległości przez Polskę. A 5 listopada został ogłoszony w Warszawie i w Lublinie akt pod tą nazwą przeszedł do historii 5 listopada 1916 roku, który jednak sporządzony został tutaj w Pszczynie na Zamku Pszczyńskim, którą międzynarodowi sprawę polską i dzięki której to sprawie Polska powstała 11 listopada 1918 roku, o czym myślę, że warto pamiętać. W imieniu Krzysztofa Meściora i Muzeum Strzelców Podhalańskich w Cieszynie chciałem bardzo podziękować za współpracę dotychczasową i owoce naszej działalności. Proszę bardzo, jestem, zresztą mam problem z tymi mikrofonami. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Profesorze, przede wszystkim Szanowni Państwo, moi przedmówcy w zasadzie to już chyba wyczerpali temat. Zawsze jest trudno występować na końcu, natomiast miało być krótko, postaram się krótko. Panie Profesorze, ja bardzo dziękuję za wszystko to, co Pan, tak jak Pan Burmistrz powiedział, robi tutaj i dla miasta, i dla regionu, ale też za żołnierzy batalionu, bo proszę mi wiedzieć, że Pan naprawdę jest tam postacią rozpoznawalną i Wasze stowarzyszenie, i Wasze muzeum to jest takie miejsce, o którym my zawsze bardzo, bardzo ciepło myślimy i wiemy, że jesteśmy tutaj bardzo mile widziani i bardzo nas to cieszy. W związku z tym bardzo Panu dziękuję za te 10 lat. Panu i Pana współpracownikom życzę kolejnych takich jubileuszy
i mam nadzieję, że wasz ten zbiór eksponatów tak będzie przyrastał w postępie przynajmniej arytmetycznym przez kolejne dziesięciolecia, tak żebyście no już tam w porównaniu z Muzeum Wojska Polskiego do tego szeregu pierwszego dobijali. Jestem pewien, że tak będzie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję za pańską działalność. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego z PL Marta Szymik.